Nawet lubię muzikale. Muzikalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Stuknęła nam pięćdziesiątka. Mamy pięćdziesiąty odcinek podcastu Nawet lubię muzikale. Długo zastanawiałem się, co przygotować z okazji takiego jubileuszu. Myślałem o dekadzie lat pięćdziesiątych w muzykalu, no ale sporo muzykali z tego dziesięciolecia już omówiłem. Potem myślałem o czymś z pięćdziesiątką w tytule, na przykład muzykalu Fifty Shades, muzykalowej parodii. No ale to trochę mało na cały odcinek. W końcu pomyślałem, że z okazji tak niezwykłego jubileuszu zwierzę się Wam z mojej muzykalowej Guilty Pleasure, grzesznej przyjemności. Opowiem Wam co nieco o muzykalu czeskim oraz o moim ulubionym z ulubionych czeskich muzykali Hamlecie Janka Ledeckiego. Ale zanim przeniesiemy się nad Wełtawę, szybki rzut oka na kontekst musical europejski, ten kontynentalny. Zazwyczaj kiedy mówimy o naszym ulubionym gatunku, skupiamy się na Ameryce, a nawet węziej na Broadwayu. Albo też mówimy o Wielkiej Brytanii, czyli właściwie o Londynie i West Endzie. Tymczasem jak to wygląda w innych bliskich nam krajach? Przecież nie jest tak, że tylko w Polsce fascynujemy się światowym muzykalem. Bo właśnie musical jest światowy. To jest globalny gatunek, który ma miliony fanów na prawie wszystkich kontynentach. A przecież to jest teatr, więc musi być grany na żywo. Te miliony nie tylko latają do Nowego Jorku czy Londynu, ale i to nawet częściej, chcą oglądać muzykale u siebie. A skoro chcą, to teatry dla nich je grają. Nie tylko zresztą muzykale amerykańskie. Na całym świecie powstają tysiące muzykali lokalnych, o których najprawdopodobniej większość z nas nigdy nie usłyszy. Jest to zresztą stosunkowo świeże zjawisko. Europa miała i ma swoje własne gatunki muzyczno-teatralne. Do połowy lat 50. były to operetka, komedia muzyczna, Wodewil i parę innych. Musical, taki jaki znamy, rozwijał się do lat 40. czy 50. wyłącznie w Stanach i zachowującym z nimi kulturową więź Londynie. Przeniesienie do Europy tytułów amerykańskich, za czym poszło pisanie własnych, zawdzięczamy kilku tą czy nawet wariatom. Którzy dostali zakrętu na temat tego, co zobaczyli w Nowym Jorku i pomyśleli, że koniecznie muszą się podzielić swoim konikiem z rodakami. Kilku świrom, którzy nawet lubili muzykale. Pierwszy z nich był Szwedem. Nazywał się Lars Schmidt i w 1941 roku, jako 24-latek, wybrał się na wycieczkę do Ameryki. Już samo to wskazuje, że był człowiekiem, nazwijmy to, ekscentrycznym. 1941 rok środek II wojny światowej, a on postanawia wsiąść na statek i popłynąć do Ameryki przez ocean czyli przez sam środek frontu wojny morskiej. No i stało się to, co musiało się stać. Jego statek został zbombardowany przez Niemców i zatopiony. Na szczęście, Schmita uratował brytyjski okręt i ostatecznie Szwed trafił do Stanów. Tyle, że bez bagaży, pieniędzy i nawet zmiany bielizny. Na miejscu nawiązał znajomości z ludźmi amerykańskiego muzykalu, którzy wkrótce mieli zrobić w nim rewolucję. Przede wszystkim z Richardem Rogersem i Oskarem Hammersteinem II. Po pół roku wrócił do Szwecji, używając paszportu dyplomatycznego, ale kiedy skończyła się wojna, znowu wylądował w Ameryce. I tym razem wykupił prawa do ponad 100 tamtejszych sztuk teatralnych oraz 50 muzykali, w tym Rogersa i Hammersteina. Warto podkreślić, że było to tuż po triumfie tych dwóch autorów, który po latach okrzyknięto początkiem nowej ery w muzykalu. Ich pierwsze wspólne dzieło, Oklahoma, miało premierę w 1943 roku, więc choć odnieśli ogromny sukces, nie było wcale oczywiste to, co oczywiste jest z dzisiejszej perspektywy, że to początek złotych lat bratojowskiego musicalu i hity będą teraz pojawiały się jeden za drugim. Schmidt wyczuł to, uwierzył i był pierwszy. W 1947 roku wyprodukował Oklahoma w Malmo. Dwa lata później wystawił Any Get Your Gun w Göteborgu. Ruszył z tymi spektaklami w objazd po Skandynawii. Jednocześnie dalej pilnie obserwował, co dzieje się za oceanem. Prawa do skandynawskiej premiery My Fair Lady kupił jeszcze przed premierą tego musicalu. Nic dziwnego, że w Oslo nowy hit wystawił już w 1959 roku, zaledwie trzy lata po premierze nowojorskiej. Zaraz potem zrobił premierę szwedzką w Sztokholmie. Ten spektakl zobaczyło 820 tysięcy widzów. W tym czasie stolica Szwecji liczyła 810 tysięcy mieszkańców. Potem Schmidt rozszerzył działalność na całą Europę. Wystawił My Fair Lady w Holandii, w Berlinie, Monachium, Hamburgu, Antwerpii, Wiedniu i Mediolanie. A wszystko w ciągu czterech lat między 60. a 64. rokiem. Okazuje się więc, że z amerykańskim muzykalem Europejczyków zapoznał pewien przedsiębiorczy szwed. Drugim takim pionierem był Marcel Prawy, austriacki dramaturg, koneser opery i krytyk muzyczno-teatralny. On również zakochał się w amerykańskim muzykalu i postanowił przeszczepić swoją miłość i gatunek do Wiednia, czyli stolicy operetki. Spotkał się tam z ogromnym oporem, sceptycyzmem. Ale ostatecznie w 1956 roku udało mu się doprowadzić do wystawienia Fox Oper *Kiss Me Kate*. Był to pierwszy amerykański musical pokazany w Europie poza Wielką Brytanią i Skandynawią. Oglądał go m.in. innymi Lucjan Kydryński, który napisał relacje z wizyty w przekroju. Była to pierwsza wzmianka o musicalu w polskiej prasie, a *Kiss Me Kate* wystawiono w Warszawie już rok później. Wiedeń ostatecznie stał się jednym z europejskich ośrodków muzykalu. W latach 60 powstał tam miejski konglomerat teatrów VBW, na który złożyły się sceny Theater Under Wien, Raimund i Ronacher. To tam, parę dekad później, produkowano światowe mega musicale, Co z kolei zainspirowało falę premier muzykali austriackich. Ich libretta i teksty piosenek pisał Michael Kunze. Który karierę zaczynał jako tłumacz Ewity właśnie w tym wiedeńskim konglomeracie. Jego największym hitem był musical Elizabeth, poświęcony postaci słynnej cesarzowej Sisi. W samym Wiedniu premierową produkcję zagrano 1278 razy. Kolejne przeboje Kuncego to taniec wampirów, dobrze znany polskim widzom, a także musical Mozart i Rebekka. VW działa prężnie do dzisiaj. Wprawdzie Teatr Anderwin zmienił repertuar na operowy, ale Raimund i Ronacher ciągle wystawiają mega muzykale europejskie i amerykańskie na poziomie broadwayowskim. W tym pierwszym można obecnie zobaczyć nową produkcję upiora w operze. W Ronacher, austriacki muzykal Rock Me Amadeus. Muzykalową biografię Falco, największej postaci w historii austriackiego popu. Dobra. Ale przenieśmy się w końcu do Czech. Wprawdzie nieprzypadkowo mówię w ich kontekście o Austrii, bo z Wiednia do Pragi jest blisko i sporo z tych muzykali, które wymieniałem, pojawiało się na afiszach licznych czeskich teatrów muzykalowych. No właśnie, licznych teatrów. Bo od razu zaznaczę, że wprawdzie Praga jest dużym europejskim centrum muzykalu a w tamtejszych teatrach jest bardzo dużo oryginalnych czeskich muzykali, to życie muzyczno-teatralne w Czechach pod wieloma względami przypomina polskie. Jest na przykład o wiele mniej scentralizowane niż w Stanach czy w Anglii. W największych miastach Czech funkcjonują duże, uniwersalne teatry, które utrzymują zespoły operowy, dramatyczny, baletowy i muzykalowy. Te ostatnie muzykalowe właśnie wyewoluowały w ostatnich latach z operetkowych. Pod tym względem jest trochę inaczej niż w Polsce, gdzie w czasach PRL-u każdy teatr operowy, opertkowy, dramatyczny działał jako niezależna scena. Te teatry, wielkie instytucje działają dzisiaj w Brnie, Ostrawie czy Piliźnie, i na ich afiszach możecie zobaczyć bardzo dużo różnorodnych muzykalowych tytułów. Czasem mam wrażenie, że Czesi wystawiają wszystko. Na przykład Przyszłoby komuś do głowy w Polsce, żeby zrobić premierę Camelotu? Muzykalu Frederica Liuego z lat 60., który nawet w Stanach nie zrobił furory. A proszę, parę lat temu widziałem zapowiedź czeskiej produkcji w Ostrawie. Obecnie tamtejszy Morawsko-Śląski Teatr Narodowy ma w repertuarze Jesus Christ Superstar, Chicago, Olivera, Sweeney Doda, Kinky Boots, Mamma Mia, West Side Story i producentów. A spośród muzykali europejskich Wspomniane Elizabeth i Rebecca. Dużo, bardzo dużo tytułów. Gdzie oni to wszystko trzymają? No i kiedy wystawiają? W centrum muzykalu z świetną szkołą teatralną ze specjalnością muzykalową jest Brno. Muzykale gra tam przede wszystkim teatr miejski, a w jego repertuarze znajdziecie równie imponującą liczbę tytułów, co w Ostrawie. Czarownice z Eastwick, Spamalot, Rodzina Adamsów, Mamma Mia, Mary Poppins, Matilde, Pretty Woman a także drogiego Iwana Hansena. A z ciekawostek musical o Heidi. Z kolei w Pilźnie, w lutym 2025 roku odbędzie się czeska premiera Six. Ale zobaczycie tam też Company, a niedawno widzów bawili Spodek i Mr. Shakespeare w czeskiej premierze Something Rotten, czyli po czesku Neco schnileho. Ale skupmy się wreszcie na Pradze. Tam właśnie narodziła się moja fascynacja czeskim muzykalem. Zresztą dosyć dawno, kiedy sam stawiałem pierwsze kroki w branży. Jakoś w 2000 albo 2001 roku wybrałem się do Pragi szukać muzykalowych inspiracji. I doznałem szoku. W tym czasie w Polsce w teatrach muzycznych królowały operetki. Teatr Roma dopiero co został objęty przez Wojciecha Kęczyńskiego i na razie wyprodukował tylko Crazy For You. Gdynia wtedy ciągle pławiła się w sukcesie po polskiej premierze Her, a nowsze odważniejsze tytuły zachodnie można było oglądać co najwyżej w teatrze Rozrywki w Chorzowie. Tymczasem trafiłem do miasta opętanego muzykalem. I to w dużej mierze muzykalem oryginalnym, autorskim. Grano muzykale wszędzie w teatrach dużych, średnich, małych. Przelabiano na teatry muzykalowe, dawne magazyny, i wydawało się, że gdzie tylko dało się wcisnąć parę foteli i scenkę, tam zaraz przestrzeń we władanie brali śpiewający i tańczący aktorzy. Całe miasto było oblepione plakatami muzykalowego Hamleta. Divadlo Kalich. Apelowało do widzów, żeby szybko kupowali bilety, bo teatr gra właśnie ostatnie 100 spektakli musicalowego hamleta. Ostatnie 100 spektakli. Ha, w polskich teatrach nawet hitowe brodejowskie tytuły rzadko dobijały wtedy do setki. A musical oryginalny? Dobra, no mieliśmy metro, ale ciągle pamiętaliśmy, jak się wyłożyło na Broadway. No i raczej ten tytuł dowodził, że u nas jednak się nie da. A tu Ostatnie 100 spektakli czeskiego muzykalu, więc spieszcie się kupować bilety, tak szybko znikają. Pojechałem też wtedy na Gris w dziwnej przestrzeni Music Hallu Goja. Premiera praska odbyła się wcześniej niż warszawska, czyli polska. Ale po kolei. Hamlet będzie na końcu, więc może najpierw o Gris. Grano ten hit pod tytułem uroczo przetłumaczonym na czeski Pomada. Od razu zaznaczę. Bardzo nie lubię, kiedy z wyższością śmiejemy się z języka czeskiego. Sam wychowałem się 50 km od granicy czeskiej, a na studiach namiętnie jeździłem na spektakle teatralne do Ostrawy w ramach wymiany akademickiej. Więc dla mnie ten język brzmi zupełnie normalnie. No dobra, może nie do końca normalnie, ale w pozytywnym znaczeniu. Raczej fajnie, uroczo, niż śmiesznie. Po prostu bardzo go lubię. Zawsze też podobał mi się zwyczaj tłumaczenia prawie że wszystkich tytułów na język rodzimy. Zwyczaj obowiązujący w Czechach w filmie i najwyraźniej na początku lat 2000 również w muzykalu. Dzięki temu zamiast Wicked mieli Czesi czarodejkę, a zamiast Le Misrable bidników. Potem niestety zarzucono ten zwyczaj i teraz jest już jak w Polsce: Pretty Woman, Bodyguard, Kinky Boots. Ale ja zobaczyłem Pomadę, a nie Gris. Goya Music Hall był wtedy budynkiem świeżo zaadaptowanym do potrzeb teatru muzycznego. Nie jest to klasyczny teatr, ale dawny pawilon na terenie Centrum Wystawienniczego w Chleszowicach. Wygląda jak szklana piramida. Duża widownia na 864 miejsca, no i scena są wbudowane w tę piramidę bez foyer i w ogóle nie przypominają klasycznego budynku teatru. Grease był maszyną do grania, z tego co pamiętam, na poziomie wykonawczym znacznie wyższym od tego, co można było wtedy oglądać u nas. Dla mnie Anno Domini 2000 powiało zachodem, zwłaszcza, że dopiero później trafiłem po raz pierwszy na West End. Zespół był wszechstronny, wszyscy świetnie tańczyli i śpiewali, a inscenizacja całkiem wypasiona. Natomiast miało to charakter czysto komercyjnego przedsięwzięcia, a całość... Budynek, spektakl, organizacja przestrzeni wydawała się nastawiona na to, żeby wycisnąć z nas jak najwięcej kasy. W sumie szacunek. Ta scena działa do dzisiaj i są na niej wystawiane wielkie brodojowskie tytuły: Nędznicy, Upiór w operze, Taniec wampirów, Miss Saigon, Wicked. Jest komercyjnym centrum czeskiego mega musicalu. Z kolei największym praskim i czeskim teatrem muzykalowym i drugim największym teatrem w Czechach jest teatr muzyczny Karlin, czyli hudebni Divadlo Karlin. Ta scena pod względem tradycji, jako budynek przypomina naszą Romę. Nazwa wzięła się od dzielnicy Pragi, w której się znajduje Karlina. Budynek powstał w 1881 roku, a sam teatr przez dziesięciolecia był najważniejszym czeskim teatrem muzycznym, zmieniając nazwę zgodnie z przemianami w całym nurcie. Początkowo był więc po prostu teatrem w Karlinie, potem operetką, później jeszcze operą komiczną. Od roku 1961 jest teatrem miejskim i chudewnim, czyli muzycznym. Wystawiano w nim pierwsze w Czechach amerykańskie muzykale, m.in. egzotyczne Finance Rainbow, ale przede wszystkim tytuły dzisiaj uznawane za klasyczne My Fair Lady, Hello Dolly, Człowieka z Lamanszy, Kiss Me Kate. To było jeszcze w latach 60. Przez dekady dominowały w repertuarze operetki, i to nawet jeszcze niedawno, bo w latach 90. Dopiero w XXI wieku zespół mocno wyspecjalizował się w muzykalach. Widziałem tam rodzinę Adamsów. Pojechałem do Pragi w ramach researchów w czasie przygotowań do swojej premiery. Gomeza grał Yiji Korn, znany również w Polsce czeski piosenkarz. Partnerowała mu jako Morticia Lucy Bila, też początkowa piosenkarka występująca m.in. z Karelem Gotem. Billa wyspecjalizowała się jednak właśnie w muzykalach i została największą gwiazdą gatunku w Czechach. Podczas mojego pierwszego pobytu widziałem ją w tytułowej roli Joanny Dark w musicalu Johanka z Arku, do którego jeszcze wrócę. Rodzina Adamsów była mega hitem teatru muzycznego Karlin. Zresztą trudno się dziwić, bo spektakl był naprawdę dobry. Inscenizacja ogromna, zespół wyśmienity, rewelacyjne sceniczne, bardzo adamsowe gagi. W chudebni Diwadlo Karlin, gdyby szukać porównania, jest, jak wspomniałem, czymś w rodzaju warszawskiej Romy. Dużym teatrem muzycznym, specjalizującym się w rozbudowanych widowiskach muzykalowych. Różni się tym, że pozostaje sceną repertuarową to znaczy, na afiszu gra różne tytuły. Można tam było zobaczyć, oprócz rodziny Adamsów, Zakonice w przebraniu, Jesus Christ Superstar, Curtains, AIDE, Bodyguarda, a najnowszą premierą jest Beetlejuice. Ja widziałem tam parę lat temu bardzo dobrą scenizację musicalu Bonnie and Clyde Franka Wildhorna. To nazwisko ważne dla tej sceny, bo Carlin jest z Wildhornem zaprzyjaźniony. Amerykański artysta skomponował na zamówienie dyrekcji teatru musical Carmen, w którym w głównej roli wystąpiła oczywiście Lucy Billa i który stał się wielkim przebojem praskiej sceny. Zagrano 500 spektakli. Na afiszu Karlina znajdziecie też inny, oryginalny czeski muzykal Drakule Karela Swobody. To w ogóle największy i najbardziej znany hit tamtejszego muzykalu. Swoboda jest znany przede wszystkim jako kompozytor przebojów innego Karela. Karela Gota. W 1995 roku w praskim centrum kongresowym, dawnym Pałacu Kultury, odbyła się premiera jego Drakuli. Ten tytuł nazywa się czeskim musicalem stulecia. Nie do końca wiem którego, 20 czy także tego następnego, bo ciągle jest w różnych teatrach grany. Premierową wersję grano między 1995 a 1998 rokiem, więc bardzo długo, a tytuł wrócił na afisze w 2003 roku. Obecnie, jak wspomniałem, jest grany w teatrze Karlin. To hit międzynarodowy, bo wystawiono go w Niemczech, Korei i Belgii, a także w Polsce, w teatrze muzycznym w Gdyni w 2004 roku. W Pradze reżyserował Drakule Józef nie nieżyjący już najwybitniejszy reżyser teatru muzycznego ostatnich dekad w Czechach i Słowacji. Zresztą słowak z pochodzenia. Ja widziałem wyreżyserowany przez niego muzykal wspomnianą z Arku w teatrze Ta Fantastika. Była to bardzo ciekawa produkcja trochę pokazująca czeski patent na oryginalne muzykale. Scena nie była za duża obsada też nie. Jak na 2000 rok bardzo pomysłowo były wykorzystane multimedia. To za pomocą animacji rozgrywano wszystkie bitwy, manewry wojskowe i tak dalej. Wyglądało to jak gra komputerowa. No a te animacje robiły za tak zwaną widowiskowość. Zespół był ograniczony praktycznie do ról, co było zrozumiałe z racji niewielkich rozmiarów sceny, a i widowni utrzymującej spektakl. Za to wprowadzono pojedynczą tancerkę o nieprawdopodobnych umiejętnościach, również gimnastycznych, która z kolei robiła za cały zespół. Karel Swoboda skomponował również muzykale Monte Cristo w 2000 roku i już bardziej praski temat Golem w 2006 roku. Dobra, ale przejdźmy, jak to w muzykalu, do finału czyli muzykalowego Hamleta. Tego którego afisze ogłaszały w Pradze ostatnie 100 spektakli. Przyznacie, że pomysł muzykalowej adaptacji największego dramatu Szekspira jest hmm, kontrowersyjny. Ta akurat sztuka jest wybitnie niemusicalowa. Najeżona niuansami, niedopowiedzeniami, bardzo niejednoznaczna. O czym właściwie jest Hamlet? Nie wiemy. Właściwie niczego do końca nie wiadomo. Właściwie to w ogóle niewiele tutaj wiemy. Na przykład, czy Klaudiusz faktycznie zamordował brata. Główny bohater na początku, pod wpływem ducha, zrywa się do działania, po czym wycofuje się, zwleka, nic nie robi. Akcja zatrzymuje się na długi czas, żeby na koniec rozpędzić się do absurdalnego tempa i zarzucić scenę trupami bohaterów. Do tego liczne monologi, które tutaj stanowią o istocie dzieła. Gdyby wysłać tekst Hamleta amerykańskiemu specowi od muzykalu, jako propozycję libretta, wyrzuciłby go natychmiast do śmietnika. A nadawcę skasował z listy kontaktów. Albo wykorzystałby to, co ciekawe w tej historii, jako kanwę króla lwa. No dobra, skąd więc wziął się pomysł na muzykalowego Hamleta w Czechach? Opowiadając o tamtejszych spektaklach, zapomniałem dodać jedną ważną rzecz. Muzykalowy boom na początku lat 2000 rozpętali w Pradze przede wszystkim artyści związani z popem. Kompozytorzy, piosenkarze popularni i rockowi. To tak, jakby w Polsce za muzykale wzięli się, dajmy na to, Maryla Rodowicz, Robert Jansson i Jacek Cygan. To gwiazdy czeskiego rocka i popu wyczuły rynek i zaczęły tworzyć własne, oryginalne tytuły, produkując je jako przedsięwzięcia komercyjne i prywatne. Dokładnie tak było z Hamletem. Za tym przedsięwzięciem stoi Janek Ledecki, czeska gwiazda popu. Jest kompozytorem, autorem piosenek, zasunął jako gitarzysta i wokalista rockowego zespołu Żętur. Działającego w latach 80. W 1992 roku Ledecki rozpoczął solową karierę. Pięć lat później pracował już nad szóstym swoim albumem, kiedy jego producent Martin Kumzak rzucił mu pomysł, no właśnie, musicalowego Hamleta. Ledecki zapalił się i wkrótce dał się opętać projektowi. Nie mógł jednak znaleźć producenta, dlatego sam uruchomił firmę Hamlet Productions oraz postanowił założyć własny teatr. Znalazł przestrzeń w budynku służącym za magazyn, który jednak kiedyś mieścił scenę. Przebudował go na nowoczesny, choć dosyć kameralny teatr. Diwadlo Kalich. Wydał na to wszystkie oszczędności. Sprzedał nawet motocykl, co dla Rockmana musiało być szczególnie bolesne. Popatrzcie, w Warszawie Krystyna Janda zastawiła dom, żeby stworzyć teatr Polonia. W Pradze artysta muzykalowy zrobił mniej więcej to samo, powołując do życia scenę muzykalową. Inauguracja teatru oraz premiera Hamleta odbyły się 1 listopada 1999 roku. Przestrzeń nie pozwalała na umieszczenie gdziekolwiek dużej orkiestry. Zwłaszcza, że Ledecki muzycznie miał rozmach Andrew Lloyd Webera. Napisał Hamleta na kapelę rockową i orkiestrę symfoniczną. Muzyka szła więc z taśmy, choć oczywiście wokale były już na żywo. Sam teatr. Pamiętam, że też tak jak Goja. Był przykładem maksymalnego wykorzystania ciasnej przestrzeni pod każdym względem. Na spektakl? Powiem tak, był fascynujący. Osadzono go w nordyckich czy wikingowskich klimatach. Taki był zamek Elsinor, takie były inne przestrzenie, takie były kostiumy. Dużo, bardzo dużo dymu. W sumie dobrze to współgrało z rokiem podbudowanym partiami symfonicznymi i hurami mieszanką patosu, popu, roka lat 90. Zresztą możecie posłuchać. Album z muzyką z Hamleta jest dostępny na Spotify, chociaż w wersji solowej i lightowej. Ale na YouTube można znaleźć nagrania bardziej zbliżone do oryginału. Dla mnie parę rzeczy było zdumiewających. Przede wszystkim dopowiedzenie fabuły. Skoro szekspirowskie niedomówienia przeszkadzają w czytelnym, musicalowym zarysowaniu akcji, no to trzeba je domówić. Więc już na samym początku mamy pantomimiczną scenę, w której Klaudiusz wlewa staremu Hamletowi truciznę do ucha. i wszystko wiemy. Druga sprawa. Szekspir najwidoczniej zapomniał dookreślić naturę związku młodego Hamleta z Ofelią. A jak to, musical bez romansu? No nie! Kiedy więc w czasie uczty i orgi z okazji ślubu Klaudiusza i Gertrudy, Hamlet jest smutny i niepocieszony, ofelia pociesza go. Dając się zaciągnąć do łóżka. Duch ojca budzi Hamleta, kiedy ten odsypia upojną noc w objęciach kochanki. W oryginale dziwna, niedorobiona jest też postać Horacja. Tutaj autorzy dodali mu dziewczynę, Helenę. W ten sposób uzyskano drugą muzykalową damsko-męską parę, spełniając wymóg gatunku. Widać Ledecki, przynajmniej zerknął do paru podręczników historii. Gatunku. Jeżeli jeszcze coś pozostało po szekspirowsku niewyjaśnione, to w sukurs widzą przychodziły piosenki po muzykalowemu. Na przykład w teatrze gadanym musimy się domyślać, że słowa Hamleta poruszają sumienie Gertrudy. Tutaj królowa śpiewa po prostu baladę Isem Neverna i sprawa jasna. Dziwnie też słucha się komicznych numerów, w musicalu niezbędnych, ale trochę jednak zaskakujących. Wesoła piosenka poloniusza Je to blazen, je to cwok, w stylu czeskiego popu i z chórkiem dośpiewującym mu o tym właśnie cwoku. No, przyznam, że słuchałem jej z mocno mieszanymi uczuciami. Fajnym, komicznym wtrętem jest wodewilowy numer grabarzy. Calej żywot kopu chrop. W sumie dobrze to koresponduje z funkcją tej sceny w oryginalnym Hamlecie. Przecież wiemy, że Szekspir też bardzo lubił mieszać elementy tragiczne z komicznym. Natomiast absolutnie rozbiło mnie zakończenie. Rozłożyło na łopatki. Do finału przeniesiono najważniejszy monolog Hamleta, który nieco skrócono. Na zasłaną trupami scenę opada kurtyna. Przed nią, potykając się, wychodzi umierający Hamlet. Mówi byt, nebo, nebyt. Byt i pada martwy. Hamlet Ledeckiego był w Pradze wielkim, naprawdę wielkim hitem. Zagrano go 650 razy. Kolejne 150 spektakli dograno w Słowacji. Ledecki wydał nawet książkę o jego powstawaniu, która również została bestsellerem. Co ciekawe, autor spróbował nawet podbić swoim Hamletem świat. Zaczęło się od tego, że amerykański profesor socjologii Parido, wykładając gościnnie na Uniwersytecie Karola, odwiedził teatr Kalich i zakochał się w Hamlecie. Rozpuścił wieści w Nowym Jorku na temat projektu. W efekcie zorganizowano tam serię czytań Hamleta, a w 2004 roku w małym, stuosobowym teatrze June Havoc na Manhattanie udało się musical wystawić. Główną rolę zagrał Jeremy Kushner. Pierwszy brodujowski Roger Friend oraz Ren McCormack w Footloose. Oczywiście, mimo że spektakl grany był w maleńkiej salce, a bilety były darmowe, twórcy i producenci reklamowali w Czechach występy jako nowojorską premierę. W 2005 roku wystawili Hamleta ponownie w Pradze w wersji anglojęzycznej. W 2007 roku czeski Hamlet trafił do Seulu w Korei Południowej, gdzie też był hitem, bo zagrano go 450 razy. W 2012 odbyła się premiera japońska. Następnie producenci poszli za ciosem i wznowili Hamleta jeszcze raz w Czechach, tym razem w praskim teatrze Broadway. Można więc powiedzieć, że Hamlet ostatecznie trafił na Broadway. Praski Teatr Broadway. Ma zresztą obecnie w repertuarze oryginalne czeskie muzykale: Trzej Muszkieterowie, Robinson, Troja, Kleopatra. Chudebnik do Hibernia, obok Tarzana i deszczowej piosenki, gra Zapomnijcie o Szekspirze, kolejny muzykal Janka Ledeckiego. W Pradze działa nawet scena specjalizująca się w rock operach rock opera Praha. W wersji rock operowej znajdziemy tam m.in. Fausta. Annę Kareninę, Frankensteina i Antygonę. Naprawdę można tak długo. Gdzie się człowiek w Pradze odwróci, tam krzyczą z afiszy oryginalne czeskie muzykale. Kiedy więc będziecie następnym razem w najpiękniejszym mieście Europy Środkowej, Sorki Kraków, oprócz zrobienia sobie selfie na moście Karola i wizyty na czeskim piwku, koniecznie musicie zaliczyć przynajmniej jeden oryginalny czeski muzykal. Ja wybieram się w grudniu na Beetlejuice'a do Diwa dla Karlin. Jasne, to jest musical Brodojowski, a nie czeski. Ale może uda mi się przy okazji zobaczyć którąś z tamtejszych rodzimych propozycji. Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Czas spędzony dzisiaj oraz za poprzednie 49 odcinków. I mówię na schledanową.